No i jak tam? Ci, którzy tak, mówiąc delikatnie, niepochlebnie pisali w komentarzach, gdy apelowałem wczoraj do Adamka, aby natychmiast poszedł przeprosić panią stewardessę za ten cały bajzel, jaki zrobił w samolocie. No i co? Pisaliście, że po co ja się tam przyczepiam, po co ja się wtrącam. No jak się dzisiaj okazało, to nie tylko ja się wtrącam, tylko już wszyscy zostali w to zaangażowani, łącznie ze Strażą Graniczną, z panem pilotem i dziennikarzami. Jedyne, co Adamek mógł mądrego zrobić, po takim obciachu, jakiego narobił, po takim wstydzie, to iść i panią stewardesę przeprosić. A on jeszcze ją straszył prawnikami. A dzisiaj widzimy, że to zwykły cebulak jest. Kompletny cebulak. No i pewnie już mu Mati doradził, weź już kurwa, nie nakręcaj tego, bo tylko się chłopie pogrążysz. To on już dzisiaj, nie było sprawy. No jak nie było sprawy? On tam gdzieś mamrotał gdzieś, że on wygrał walkę, to się mógł napierdolić. Wygrał walkę na zasadach bokserskich z youtuberem. Nawet nie dał szans temu youtuberowi, żeby mógł założyć małe rękawice. Nic, wszystko tylko pod siebie. No to po co on toczy te walki bokserskie? Ja wam powiem jedno. Pokazał się już w KSW, pokazał się już w Fame'a. Nikogo to nie będzie już interesować, bo Adamka w boksie to my widzieliśmy całe życie. My chcieliśmy zobaczyć jakąś fajną, śmieszną walkę. Coś, co da również szansę jego rywalowi. A on zostawia tych rywali na dzień dobry bez szans. Tyle mojej optyki na tą sytuację. Cześć.